Witajcie ponownie. Dzisiaj kilka słów o tym, jak wykonać prosty separator cyklonowy, czyli urządzenie, które pomoże Wam utrzymać porządek w warsztacie. Zapraszam. Czym jest separator? Otóż najprościej mówiąc, to pojemnik, który podłączony w odpowiedni sposób do narzędzia i odkurzacza, podłączony oczywiście równocześnie, zatrzymuje prawie wszystkie nieczystości, nie pozwalając, by dotarły one do samego zbiornika czy worka odkurzacza. Każdy, kto pracuje z drewnem, kto używa elektronarzędzi do jego obróbki, bardzo szybko zdaje sobie sprawę, jak ważne i jak trudne czasem staje się utrzymanie porządku i dąży do tego, by jak najsprawniej pozbywać się urobku, czyli wiórów, pyłów czy innych resztek drewna. Oczywiście urządzeń służących do usuwania tych zanieczyszczeń jest całe mnóstwo. Różnią się przeznaczeniem, mocą, mobilnością, no i oczywiście ceną. My jednak zajmiemy się najprostszym z tych urządzeń, najtańszym, ale bardzo przydatnym, zwłaszcza w małych pracowniach, niewielkich warsztatach, na przykład rękodzielniczych, czy po prostu przydomowych majsterkowniach. Choć może być oczywiście stosowany do większości narzędzi, najlepiej sprawi się podłączony do urządzeń przenośnych. Oczywiście w utrzymaniu porządku najprostszym rozwiązaniem jest kupno odpowiednio silnego, pojemnego odkurzacza przemysłowego, najlepiej dobrej firmy, który załatwi sprawę pozbywania się tego urobku. Czy jest więc sens konstruowania separatora? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Po pierwsze, dobre, markowe i wszystko mające odkurzacze są bardzo kosztowne. Mówiąc to wszystko mające, mam na myśli i odpowiednią moc, trwałość, automatyczny otrząsacz filtra, gniazdo na elektronarzędzie odpowiedniej mocy i co dla mnie ważne, regulację siły ssania. Dlaczego to jest ważne, powiem za chwilę. Po drugie, nawet posiadając odkurzacz przemysłowy, i to niezależnie od klasy, możemy taki separator do niego zamontować i na pewno mu to nie zaszkodzi. Przedłuży tylko żywotność filtra, powiększy pojemność zbiornika bez konieczności jego opróżniania, a samo opróżnianie będzie też znacznie szybsze i bezproblemowe, bo polega tylko na otwarciu klapy pojemnika czy tego wiaderka i wysypaniu zawartości. I po trzecie, najważniejsze, dla wielu osób, które traktują pracę w drewnie jako czynność tylko doraźną, czy działają sporadycznie, separator taki umożliwia usuwanie urobku bez konieczności kupowania odkurzacza przemysłowego za pomocą zwykłego odkurzacza domowego, przy okazji go też nie niszcząc. A każdy, kto próbował używać odkurzacza domowego w warunkach warsztatowych bez separatora, wie, jak szybko potrafi zapchać się urobkiem. Przyczyną tego są bardzo małe pojemności ich zbiorników czy worków. To jest zaledwie od 1 do 3 litrów. Wrócę jednak na chwilę do wspomnianej możliwości regulacji siły ssania odkurzacza. W dużych, profesjonalnych stolarniach, gdzie naraz pracuje wiele maszyn, szum odkurzacza nie ma większego znaczenia. Wtapia się w ten ogólny hałas i nie jest na pewno jego głównym źródłem. Zresztą w pomieszczeniach o większej kubaturze dźwięki maszyn szybciej się rozprzestrzeniają i są mniej dotkliwe dla uszu. Natomiast w małych pracowniach taki nieustanny szum odkurzacza na pełnej mocy, plus oczywiście odgłos pracującej maszyny, może być źródłem sporego hałasu i czynić pracę mniej komfortową. Zwłaszcza jeśli ma charakter długotrwały. W sytuacji, gdy na przykład ktoś dużo pracuje z wyrzynarkami włosowymi, gdzie wycinanie elementów trwa nieraz po kilka godzin, możliwość regulacji mocy odkurzacza ma szczególnie ważne znaczenie. Niestety ogromna większość odkurzaczy chińskich czy tańszych wersji odkurzaczy znanych firm takiej funkcji nie posiada. A szkoda, bo na przykład paradoksalnie odkurzacze domowe, czy większość z nich posiada regulację siły ssania. Tak więc przy części prac stolarskich taki odkurzacz domowy może mieć zastosowanie. Oczywiście w sytuacji, gdy zastosujemy go z separatorem. Jak wygląda konstrukcja separatora? Otóż jest bardzo prosta. Składa się z dolnego pojemnika, w którym będzie się gromadził urobek, oraz z górnej części, która jest odpowiedzialna za separację odpadów.
Jak widzicie, te dwa separatory troszeczkę się różnią konstrukcją, ale zasada działania będzie zawsze taka sama. Do bocznego wyjścia, tego lub tego, podłączamy elektronarzędzia. Żeby podłączyć elektronarzędzie, potrzebny nam jeszcze jest jakiś dodatkowy wąż. Możemy go kupić z metra gdzieś w sieci, bądź też gotowe takie dwumetrowe odcinki już z końcówkami. Polecam Wam wąż, który będzie miał średnicę około 50 mm, dlatego że będzie go bardzo łatwo dopasować do tych naszych kolanek, do tych krótców, które mają również właśnie te wyjściowe średnice wewnętrzne około 50 mm. Gdybyście mieli wąż mniejszej średnicy, jakiś stary od całego odkurzacza, również nie będzie problemu z dopasowaniem go, bo w sklepach jest mnóstwo różnych takich złączek redukcyjnych. Bez problemu będziecie mogli sobie dopasować rurę do wyjść. Do pionowego natomiast, do tych pionowych wyjść, podłączamy odkurzacz, którego jedynym zadaniem będzie wytworzenie w pojemniku podciśnienia. Wióry, które dostaną się z elektronarzędzia do wewnątrz pojemnika, nie przedostają się do odkurzacza, tylko opadają takim ruchem wirowym na dno naszego pojemnika. Ten ruch wirowy, od którego zresztą pochodzi nazwa właśnie separator cyklonowy czy też cyklon, uzyskujemy dzięki specjalnie ukształtowanej rurce wewnątrz pojemnika. Jej końcówka jest tak skierowana, by była jak najbliżej ścianek bocznych naszego pojemnika. To właśnie nadaje potem wiórom ten ruch taki wirowy i swobodnie opadają na dno, nie są zasysane przez odkurzacz. Ja budowę tego separatora wewnątrz oczywiście za chwilę pokażę. Wykonanie separatora we własnym zakresie to koszt naprawdę niewielki. Myślę, że około 30 zł. Około 30 zł kosztował mnie każdy z tych separatorów. W przypadku tego separatora to było mniej niż godzina pracy. Tutaj troszkę więcej, ale w sumie też niewiele. Można oczywiście kupić separatory gotowe, zazwyczaj importowane z Chin. One mają kształt, są takie gotowe pojemniki w kształcie odwróconego stożka, już z gotowymi krótcami. U dystrybutorów w Polsce kosztują one od 120 do 180 zł. Podejrzewam, że w sklepach chińskich dostaniecie to znacznie taniej. Z tym, że pamiętajmy, kupujemy wtedy sam separator, czyli tą część górną, i tak trzeba dokupić jeszcze pojemnik i połączyć te obie części razem. Pierwszy z separatorów wykonałem posiłkując się tutorialem na jednym z amerykańskich kanałów. Jeżeli znajdę, wrzucę Wam link do tego filmu. To jest udana konstrukcja, ale popełniłem błędy w doborze materiałów. Głównym błędem był zakup wiaderek w markecie budowlanym. Cytując klasyka, nie idźcie tą drogą. Mają one tak cienkie ścianki, że nawet przy stosunkowo słabym podciśnieniu ulegają odkształceniom i wyginają się do środka. Nie wspominam już tu o momentach, kiedy separator nam się przypcha, na przykład trafiając gdzieś, odkurzając na przykład w pracowni, trafiamy na jakiś kawałek materiału czy folii. Odkształcenia wtedy są naprawdę potężne. I niestety wpłynęły one na szczelność, gdyż mimo zastosowania niezłej jakości silikonu i kleju pojawiły się w kilku miejscach szpary. W tym separatorze rurka odpowiedzialna za nadanie wiórom tego ruchu wirowego, czyli tutaj ta, posiada kąt 22 stopni, jest mocowana tylko za pomocą kleju i jednego wkręta, wzmocnionego tym kawałkiem drewna. Pokażę Wam, jak to wygląda od środka. O, jak widzicie, jest ona tak poprowadzona, aby być zupełnie równolegle do ścianki pojemnika. Nadaje to wiórom rzeczywiście bardzo fajny ruch wirowy. Bez problemu padają one na dno głównego pojemnika.
Cała górna część jest usztywniona takim drewnianym kołnierzem i uszczelniona oczywiście też silikonem. By podłączony do pionowej rurki odkurzacz nie zasysał urobku z dolnego pojemnika, ten separator, jak już widzieliście, jest wyposażony w taki rodzaj drewnianej przysłony. Pozwala ona na opadanie wiórów na dno, a jednocześnie zapobiega temu zasysaniu ich do odkurzacza. Takie rozwiązanie ma sens, zwłaszcza w separatorach, które mają niewielką pojemność. U mnie on posiada około 15 litrów. Mimo tych wspomnianych wad postanowiłem zachować ten separator i używam go na przykład do zbierania urobku podczas pracy z pilarką stołową. Sprawuje się wtedy zupełnie przyzwoicie. Niedoskonałości pierwszego separatora skłoniły mnie do wykonania drugiego egzemplarza, no nieco innej konstrukcji. I jest to przykład, że nieraz te tanie, proste konstrukcje działają najlepiej. Jak Wam wspominałem, cały montaż nie przekroczył godziny, a koszt 30 zł. W separatorze tym zastosowałem pojemnik używany na przykład przez winiarzy. Posiada on znacznie grubsze ścianki i jest wykonany solidniej. Pojemność 33 litry, koszt około 15 zł. Tak więc podwoiłem pojemność mojego separatora i właśnie ze względu na zwiększenie pojemnika zrezygnowałem z omawianej wcześniej przesłony zapobiegającej zasysaniu urobku do odkurzacza. Nie byłem pewien tego rozwiązania, okazuje się jednak, że był to pomysł trafiony. Odnośnie pojemnika dodam tylko, że w sieci dostępne są również pojemniki tego typu o pojemności 50 litrów. Ich koszt to około 20 zł. Wszystkie króćce wejścia i wyjścia w obu separatorach wykonałem z rurek i kolanek FI50 używanych przy odpływach sanitarnych. Dzięki temu można zastosować rury do odkurzaczy o różnych średnicach i ewentualnie dopasować je przy pomocy złączek redukcyjnych. Jak widzicie, ja takie złączki redukcyjne tutaj posiadam, ale docelowo zamierzam z nich zrezygnować, kupić wąż z metra około 50 mm średnicy zewnętrznej. To jest dokładnie chyba 48. Umożliwi mi to dopasowanie węża już bez dodatkowych tych złączek redukcyjnych, przedłużających niepotrzebnie to połączenie. W tym separatorze boczne wejście jest wykonane z dwóch kolanek. Ja Wam zaraz zaprezentuję. Czy to widać? Chyba tak. To dolne ma 87 stopni, a górne 67 stopni. Dolne jest regulowane, ustawiam je tak, by strumień wiórów szedł jak najbliżej ścianki naszego pojemnika. Rurka pionowa ta wystaje, z tej strony pokażę, wystaje na około 2-3 cm. Im jest krótsza, tym lepiej, gdyż zmniejsza się prawdopodobieństwo zasysania urobku z pojemnika. I wrócę jeszcze na chwilę do tego krótca bocznego. Niektórzy stosują tutaj jeszcze takie dwie blokady, by to kolanko się nie poruszało, ale w moim przypadku taśma izolacyjna, którą zastosowałem do uszczelnienia tego przejścia, w zupełności wystarczyło, by to kolanko było całkowicie unieruchomione. Pokrywa separatora jest usztywniona. Przydaje się, to właśnie mówiłem o tym podciśnieniu, które potrafi wciągnąć materiał do środka, wciągnąć pokrywy czy ścianki boczne. Ta pokrywa się przydaje raz dla usztywnienia, dwa, by uzyskać grubsze przejście dla tych naszych krójców. Tutaj to przejście wynosi 24 mm. Umożliwiło mi to rezygnację z silikonu, jakichś klejów. Tylko tak jak wspominałem, zwykła taśma izolacyjna starcza do bardzo mocnego połączenia.
sama pokrywa, to usztywnienie nie może być poprowadzone aż tutaj do końców tej pokrywy, nie może być na całej ich średnicy z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie wszystkie pokrywy tego typu pojemników otwierane mogą być tylko wtedy, gdy jest pewien taki zakres elastyczność. Gdybyśmy zastosowali to usztywnienie na całej średnicy pokrywy, na otwieranie pokrywy wiaderka byłoby bardzo utrudnione, a przecież cała idea tego separatora między innymi polega też na tym, że po zapełnieniu urobkiem do pewnego tam stopnia otwieramy szybko ten pojemnik, opróżniamy go i jest gotowy do pracy. To są takie podstawowe informacje, które chciałem przekazać. Pokażę jeszcze Wam, jak to działa. I to tyle tych podstawowych informacji odnośnie separatorów. Jeżeli ktoś z Was chciałby sobie taki separator wykonać w własnym zakresie i te informacje w jakikolwiek sposób mu się przydadzą, będę bardzo rad. Zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań i do zobaczenia w następnym filmie.